Po latach wiadomo, Kat się rozwali. Kat się rozwali. No, ja zawsze żałowałem, dlatego że piosenki Kata były absolutnie moim również udziałem, szczególnie gdy pisałem teksty, melodie wokalne, zdarzało się oczywiście robić też muzyczkę. W ogóle zespołowa to była kapela, mnie to zawsze dziwiło, że kapele jakby gdzieś inne robią muzykę jakoś pojedynczą, bo ktoś im robi, dla nas to była obca przypadłość, uznawaliśmy, że najlepiej wspólnie coś zrobić i cieszyć się razem. I tak długo to trwało. Po różnych rozpadach stało się tak, że zespół Kat się rozwalił. Ja nie chciałem absolutnie tracić więzi z wami i z tymi piosenkami. I stąd Kat i Roman Kostrzewski. Na koncerty, ale staraliśmy też dźwięki zaproponować. To jest piosenka, która pije do mediów, już bardziej współczesna forma. Maryja, o, były takie płyty, jak Róże Miłości. Który tenże muzyk tak bardzo profesjonalny zrobił jeden numer, ale myśmy komplet pakowali go w zarek, tak żeby miał też coś z tego. I po latach on mówi, że to jego numer. Życie tak w zasadzie bywa, tylko ci, którzy faktycznie przeżywali wówczas namiętne chwile twórcze, niedaleko stąd, w Siemianowicach, akurat tam była część robiona. W ogóle się tym nie przejmowała, dlatego że w kapeli no tak jest, że raz jeden ma kryzys, drugi i to nie ma znaczenia. No jak się lubimy, bawimy się razem, no okej, no czasami tak bywa. Więc pamiętajcie, jak macie własne kapele, to nie rozpierdzielajcie się za szybko. Jak macie małżeństwa, to też sobie odpuści czasem. Bo może się opłacać rozstanie, no różne rzeczy. Później nie wiadomo, co z tym dziećmi, jak jest. Przy czym w zajęciu się pisze o to, ten jest ojcem, ten jest... A w rodzinach, jak się rozstaje, to później są problemy. Ale z tymi dylematami to już na dzisiaj koniec. Wracamy do mrocznego metalu. Poprosimy o trochę czerwieni, zrobi nam się purpurowo. Słuchajcie, przy takich okazjach kapela to odbiera. Z tym odbiorem było różnie, ale starałem się na koncercie zawsze podkreślać, że ta aprobata albo ten rodzaj rąkowania jest w zasadzie podziękowaniem dla całej kapeli. O czym w zasadzie muzycy Kata dawnego i tego doskonale wiedzą. A jak nie, to gdy byłem zdrowy, to zawsze jakoś te podziękowania wasze przelałem po sztuce. Jako się dzieliliśmy tymi dorociami. Dzięki. Piosenka z dawnych czasów, 90. bodajże drugi rok, pierwszy, drugi. Grało się w piwnicach, wiadomo, kraj leżał na łopatach, ludzie nie mieli roboty, nie było gdzie grać, ale muzyki się robiło. Zazwyczaj w piwnicy grało się też w piwnicy. Piwniczne widziało. A teraz piosenka, która znalazła się na naszej stronie YouTube'owej.
z problemem pewnego rodzaju właśnie tego takiego polskiego straszydła. Politycy to wykorzystują. Jak mnie straszą ruskimi, Niemcami, a wiadomo, że największym wrogiem Polaka to Polak. W zasadzie to my sobie największą krzywdę robimy. No właśnie. Ale słuchajcie, no ja specjalnie tak mówię, żeby nie tworzyć jeszcze podziałów tutaj. Wystarczy, że na grubie są. To co, muszą po szląsku godać, no? Piosenka nazywa się Mądrości. Cieszę się na każdy dzień, na każdy fragment. Bardzo trudno mi tworzyć, to jednak zrobię tą płytę i mam nadzieję, że jak jeszcze dam radę, to może i powstanie płyta Kanta i może jeszcze inne. Pozwólcie, że na koniec przedstawię muzyków Hiro. Hiro namiętnie uczy się śląskiego. Wiem, że ci nie lubi was zaskoczyć. Laksa! Ja! Na garach Jacek!
trudna jest ta historia kapeli, skoro w zasadzie ona się na Tolzenie urodziła. Tyle chwil. No ale tak już jest. No. Jebać Piastu i Luchwyka! Zgadza się, to już. Skończę pierdolić. Czyli co? Dalej to Chris. Widzę, że już znacie wszystkie domowe nawet historie Chrisa. Piękne wojny! Ostatnia nowa myżba. Będzie dobrze! I psa. Słuchajcie, na koniec zagramy jedna rozczulająca piosenka, a druga, bo na pewno utraciliście latem jednego kolegę, przyjaciela, być może kogoś z rodziny. A na koniec, no to taki hymn, stara piosenka katowska, ale nie przeze mnie. Najpierw za, dla, czyli... Wieczór. Do zobaczenia w piekle! To mnie zmobilizuje, żeby coś zrobić ze sobą, to staram się. Do zobaczenia!